Dzień dobry Państwu, to jest 33. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jesteśmy w studiu dziennika Gazety Prawnej, a ja zapraszam na rozmowę z panem Korneliuszem Ochmanem, który jest członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Chciałam zacząć od współpracy w rozumieniu obrotów w handlu dwustronnym między Polską a Niemcami. W 2023 roku było to niemal 170 miliardów euro. Poziom zbliżony do tego z 2022 roku. Niemcy nadal są najważniejszym partnerem handlowym dla Polski. I pytanie, czy w tym 2024 roku nadal jest perspektywa na równie dobry, a może i lepszy wynik po tym pierwszym półroczu, które obserwowaliśmy? To nie tylko perspektywa jest, ale mamy już konkretne cyfry, z których wynika, że Polska jest dla niemieckiej gospodarki ważniejszym partnerem niż Chiny. Dlatego, że pierwsze półrocze wykazuje, że eksport niemieckiej gospodarki do Polski jest większy niż do Chin. Także znaczenie Polski dla niemieckiej gospodarki rośnie. I to się nie zmieni w tym roku, mimo tego, że w Niemczech widoczne jest spowolnienie gospodarcze. Ta druga połówka nie zaciąży negatywnie na wyniku z pana perspektywy? Zapewne nie, dlatego że to spowolnienie gospodarcze w Niemczech to jest przede wszystkim związane z rozwojem sytuacji wewnętrznej, jak i również z handlu z Chinami. A handel z Polską, współpraca z Polską i z innymi państwami Europy Środkowej rośnie i to przyczyni się do tego, że Europa Środkowa w międzyczasie to jest 20% niemieckiego obrotu zagranicznego, handlu zagranicznego. I tutaj współpraca rośnie, a światowa współpraca maleje, także znaczenie Polski będzie rosło i również innych państw Europy Środkowej. A w których sektorach gospodarki, wśród których firm, pana zdaniem jeszcze jest szansa na rozwinięcie tej współpracy? No przede wszystkim w tych nowoczesnych dziedzinach gospodarki. To jest przede wszystkim cyfryzacja, to są usługi i tak dalej. Dotychczasowa współpraca to jest przede wszystkim przemysł ciężki, przemysł samochodowy, maszynowy, chemiczny i tak dalej. A tu ja widzę wielkie szanse jeszcze właśnie w tych nowoczesnych przemysłach i usługach. A są perspektywy na tą współpracę między biznesem polskim i niemieckim? Czy do tego potrzebna jest taka dobra dyplomacja gospodarcza? Czy na to już jest dobry klimat? Potrzebna jest współpraca, dyplomacja i tak dalej, ale widzimy, że to się odbywa. To, że dzisiaj tutaj w Karpaczu wystąpił pan ambasador i że mamy tutaj wielu przedstawicieli niemieckiego biznesu, to jest również dowód na to, że ta współpraca się rozwija, pawilon niemiecki tutaj w Karpaczu i tak dalej. Także ja oceniam współpracę gospodarczą pozytywnie i według mnie będzie się rozwijała jeszcze lepiej. Mm-hmm. A czy Niemcy w perspektywie zakończenia wojny w Ukrainie będą ważniejszym partnerem handlowym dla Polski niż Ukraina w przyszłości? I jak pan postrzega to, co może się wydarzyć po zakończeniu wojny? No ja uważam tutaj, że współpraca polsko-niemiecka w sprawie Ukrainy, nie tylko obecnie w sprawach bezpieczeństwa, ale również w sprawach odbudowy Ukrainy, to jest kluczowe wyzwanie. I tutaj jak ta współpraca polsko-niemiecka w sprawie Ukrainy będzie się rozwijać, to jest również pytanie o przyszłość stosunków polsko-niemieckich. A co pan widzi na horyzoncie, jeśli chodzi o tą przyszłość? Jakie są scenariusze? Jak one zaciążą na tym kształcie i kondycji polskiej gospodarki? No tutaj widzimy, że z jednej strony te klasyczne, historycznie uwarunkowane działy gospodarki, jak przemysł samochodowy, przemysł maszynowy i tak dalej, tracą na znaczeniu. A na przykład tutaj usługi bankowe i tak dalej, to się rozwija. I tutaj mamy po raz pierwszy taką sytuację, że tutaj niemieccy partnerzy mogą się od polskich partnerów czegoś nauczyć. Mhm. Dotychczas była to relacja odwrotna, a w tej chwili innowacje, które przeprowadzał polski przemysł i tak dalej, są przykładem dla Niemiec i tutaj to partnerstwo się rozwija w bardzo dobrym kierunku. A z perspektywy
geopolitycznej i też gospodarczej. Czy Polska i Niemcy to jest taki nowy tandem w Europie? Czy to jest coś, sojusz, który może nabrać kiedyś znaczenia równie dużego jak sojusz Francji z Niemcami wcześniej? No, mamy obecnie bardzo skomplikowaną sytuację polityczną, dlatego że we Francji nie ma rządu. Rząd niemiecki po ostatnich wyborach regionalnych, rząd centralny też jest w stanie wrzenia. Także trudno w tej chwili spekulować na ten temat, ale rola Polski polityczna, gospodarcza, rola Polski jako gwaranta bezpieczeństwa rośnie. I tutaj długoterminowo sądzę, że Polska nie tylko może być równym partnerem dla Niemiec i Francji, ale w pewnych dziedzinach może również ta rola Polski być dużo ważniejsza niż w tej chwili relacje niemiecko-francuskie. Mm-hmm. Wspomniał Pan o tych wyborach regionalnych w Niemczech. W jaki sposób one wpłynęły na te relacje, nazwijmy je obywatelskimi, między tymi regionami granicznymi? Co Pan zaobserwował? No, my jako Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat prowadzimy badania, tak zwany barometr polsko-niemiecki. I tutaj widzimy, że dochodzi do pewnego rozwarstwienia społeczeństwa w Niemczech. To znaczy, z jednej strony mamy przeszło 30% obywateli w landzie granicznym Saksonia, która głosuje na AfD i jest tutaj bardzo krytycznie nastawiona do przemian społecznych, ale z drugiej strony mamy tą bardzo aktywną część społeczeństwa, która bardzo dobrze współpracuje z polskimi regionami nadgranicznymi i tutaj interpretacja czy przyjmowanie Polski przez tą część społeczeństwa w Niemczech Wschodnich jest bardzo pozytywna. Widzą przyszłość regionu we współpracy nadgranicznej. Na przykład tutaj miasta Zgorzelec, Görlitz czy inne miasta nadgraniczne. I tutaj powstaje nowa świadomość, nowa współpraca i to wydaje mi się, to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość. A w kontekście tego AfD i rozwoju tego trendu koncentrowania się na tego typu partiach, czy to jest zagrożenie dla przyszłości współpracy, czy Pana zdaniem to się nie rozwinie, ta część społeczeństwa, która popiera ten ruch, nie urośnie? Wydaje mi się, że ta część społeczeństwa, która głosuje na AfD, to jest po pierwsze znak protestu przeciwko obecnym rządom, a po drugie jest to również negatywne nastawienie do przemian społecznych, które są nieuchronne, które zmienia się świat, stoimy przed nowymi wyzwaniami i tutaj powrót do relacji społecznych w Niemczech z pierwszej połowy XX wieku to nie jest rozwiązanie. Nie, ale nie sądzę, że to jest zagrożenie dla stosunków polsko-niemieckich nad granicą, dlatego że mamy tą inną część społeczeństwa, która bardzo pozytywnie się rozwija i tutaj wydaje mi się, że to jest szansa również. Mhm. A z Pana perspektywy napływ migracji ukraińskiej, on jakoś wpłynął na te wzajemne relacje polsko-niemieckie? No bo ta migracja najpierw była największa w Polsce, potem przeniosła się do Niemiec, też wschodnich. Czy to może w jakiś sposób oddziaływało na tą atmosferę też? To na pewno odgrywa pewną rolę, dlatego że mamy pozytywne przykłady polsko-niemieckiej współpracy, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Ale tutaj trzeba podkreślić różnicę pomiędzy tymi ludźmi z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski, którzy w Polsce zaaklimatyzowali się, w Polsce zasilili rynek pracy i są poważną tutaj siłą gospodarczą. Natomiast w Niemczech ze względu na ustawodawstwo socjalne, to mamy raczej tą część społeczeństwa ukraińskiego, to są przede wszystkim kobiety z wieloma dziećmi, które nie znalazły się na rynku pracy, dlatego że mają odpowiednie zabezpieczenie socjalne. Także polska tutaj gospodarka profituje z tego powodu, że aktywni Ukraińcy zostają w Polsce, a do Niemiec przyjeżdżają ci, którzy w Polsce nie mogą
znaleźć miejsca na rynku pracy i tak dalej, i żyją z zasyłku socjalnego. Konkretnie to wygląda tak, że w Polsce przeszło 80% Ukraińców, którzy w Polsce są zarejestrowani, pracuje, a w Niemczech to jest to 18%. I to jest problem dla państwa niemieckiego. To ma również wpływ na napięcia socjalne w Niemczech, ale sądzę, że obecny rząd w ciągu najbliższych miesięcy będzie się starał tutaj uregulować te sprawy socjalne, także wsparcie finansowe dla Ukraińców, dla uchodźców z Ukrainy na pewno zostanie w Niemczech skorygowane i to potem zapewne ci ludzie również znajdą miejsce na rynku pracy, tym bardziej, że w Niemczech jest przeszło 1 milion miejsc pracy nieobsadzonych, a z drugiej strony jest przeszło 2 miliony bezrobotnych. To bardzo ciekawe spostrzeżenia, których pewnie na co dzień nie mamy okazji usłyszeć. Przed nami ostatnie zagadnienie, właściwie pytanie o te perspektywy na najbliższe miesiące. Co z Pana punktu widzenia jest najważniejsze w kontekście kształtowania tych relacji polsko-niemieckich? Co trzeba zrobić też w kontekście tego, że mamy nowy rząd? Co wymaga szczególnej uwagi, żeby to rozkwitło? Tutaj widzimy, że motorem napędowym tych relacji polsko-niemieckich jest gospodarka. Tutaj rządy nie powinny przeszkadzać we współpracy. Czyli nie przeszkadzać, tak. Nie angażować się nadmiernie. I przede wszystkim pozwalać tym ludziom, którzy chcą współpracować, którzy chcą również dyskutować na temat przyszłości stosunków polsko-niemieckich, aby to się mogło rozwijać. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem dziennika Gazety Prawnej był pan Korneliusz Ochman. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.